budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego to projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszu EOG. Projekt ten realizowany jest przez Centrum Rozwiązań Systemowych, Związek Miast Polskich, Miasta Lublin oraz Świdnik i Islandzką Citizens Foundation. CRS jest organizacją pozarządową, ale traktujemy się jako taką organizację czwartego sektora, czyli organizacja, która działa dla ludzi, dla środowiska, robi coś dobrego, a jednocześnie działa trochę bardziej jak biznes. Nie zdobywamy pieniędzy tylko poprzez granty, projekty, poprzez jakichś sponsorów, ale sami również poprzez własną działalność gospodarczą zapewniamy sobie środki do działania. Staramy się rozwiązywać problemy, które są ważne dla ludzi, które są ważne dla przyrody i to najczęściej są problemy, które są właśnie tak splątane, przemieszane na styku ludzi i przyrody, więc specjaliści z poszczególnych dziedzin nie potrafią sobie poradzić, tak zwane interdyscyplinarne problemy. Osią projektu jest gra symulacyjna, zainspirowana amerykańską Budget Games, tworzoną przez Innovation Games. Od 2011 roku gra ta pomaga amerykańskim władzom miasteczka San Jose i jego mieszkańcom w dyskusji na temat budżetu miasta. Otóż w mieście San Jose pan, który nazywa się Luke Hochman, który miał cały szereg gier innowacyjnych dla biznesu, stwierdził, że można by też tego typu gry zastosować nie tylko w biznesie, ale również w obszarze zarządzania miastem. I zaproponował, spotkawszy osobę, która dość była wysoko postawiona w Radzie Miasta San Jose, że mogliby jedną z ich gier przerobić tak, żeby mieszkańcy wspólnie decydowali o tym, jak wydawany jest budżet miasta. Dzisiaj nie da się tak naprawdę zarządzać tak skomplikowanymi organizmami jak duże miasta, ale i mniejsze gminy wiejskie również bez udziału mieszkańców, bez ich zgody na to, co będziemy robili. Gra o budżet jest narzędziem, które pozwala zaangażować społeczność lokalną w podejmowanie istotnych dla dzielnicy decyzji. Tutaj w Lublinie prowadzimy ją z udziałem wolontariuszy, mieszkańców Lublina, którym nieobojętne są sprawy związane z ich miastem. Ale budżety partycypacyjne, gdyby tylko miały się sprowadzić do takiego właśnie wymiaru plebiscytowego, to one nie spełniają tej potrzeby wdrażania mieszkańców w podejmowanie decyzji. Do tego bowiem potrzeba nie tylko tego elementu głosowania, ale przede wszystkim zbudowania wiedzy o uwarunkowaniach zarządzania miastem, o tym, na co można wydawać pieniądze, na co nie można, jakie są, co o tym mówi prawo, jakie są uwarunkowania, powiedzmy, inwestycyjne, jakie są potrzeby innych grup mieszkańców. Gra ta została zaadaptowana do polskich realiów, każdorazowo przygotowana do kolejnych rozgrywek w miastach Świdnik i Lublin. Stwierdziliśmy, że tą metodą animowania tej dyskusji będzie gra. Gra, która będzie fajna dla mieszkańców, będzie wywołała emocje, gdzie ludzie być może będą się czasami spierali, czasami dogadywali, ale żeby dojść do rozwiązania, do wygrania tej gry, finalnie trzeba będzie jakoś między sobą się dogadywać. Organizując konsultacje społeczne, bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem, że przychodzą na nie bardzo zantagonizowane strony, natomiast w większości mieszkańców ta sprawa nie interesuje. Przychodzą zwolennicy jednego lub drugiego rozwiązania. Natomiast taka gra, kiedy nie podejmuje się decyzji twardych, kiedy nie podejmuje się decyzji albo projekt A, albo projekt B, natomiast tych projektów jest więcej i można wspólnie wypracowywać kompromis, uczy ludzi po pierwsze rozmawiania ze sobą, a po drugie też wypracowywania takich właśnie kompromisowych decyzji i wzięcia też jakby odpowiedzialności za te, podkreślę, pozytywne decyzje. Związek Miast Polskich traktuje ten projekt bardzo, bardzo poważnie. To jest bardzo istotne działanie dla nas. Poważne gry to od razu wywołują takie być może odczucie, że nie wiem, gramy sobie tutaj Chińczyka, ale zamiast się cieszyć i mieć frajdę, to spuszczamy nosy na kwintę, no bo to jest poważna gra. Także tu od razu powiem, że nie. Więc w poważnej grze nie chodzi o to, żeby mieć nos spuszczony na kwintę, nie chodzi o to, żeby nie mieć frajdy, a wręcz przeciwnie. Słowo gra oznacza, że trzeba mieć ten fun, tą zabawę, tą frajdę z tego, co się tam dzieje i to się nie zmienia. Czy to jest normalna gra rozrywkowa, czy to jest poważna gra, ten element growy tam musi być. Jeśli nie, to nie jest dobra również poważna gra. Słowo poważna natomiast, która tutaj przy grze występuje, sugeruje, że ta gra oprócz rozrywki ma jeszcze jakiś jeden cel.
może mieć kilka innych dodatkowych. To może być cel oczywiście edukacyjny, to może być cel związany z rozwiązaniem jakiegoś problemu, to może być cel związany z tym, żeby kogoś w jakiś sposób przekonać, zachęcić do podjęcia jakiegoś działania. Natomiast w odróżnieniu, tak jak mówię, od gier rozrywkowych, ten dodatkowy cel tutaj musi się pojawić. Sam budżet partycypacyjny nie daje do końca tych rozwiązań. I właśnie dlatego propozycja Centrum Rozwiązań Systemowych i miasta Lublin i Świdnik znaleźliśmy ją tak istotną, ponieważ właśnie włączenie takiego elementu edukacji mieszkańców dotyczącego uwarunkowań wydatkowania środków publicznych. Ta gra symulacyjna pozwala rozbudować tą wiedzę, pozwala ją de facto zbudować. Gra o budżet jako gra symulacyjna, pewien wzorzec postępowania, jest cenna, dlatego że rozbudowuje ten wymiar dyskusji publicznej w ramach procesu, który już przyjął się w naszych miastach i nazywa się właśnie budżety partycypacyjne. Grało się bardzo dobrze. Jest to wspaniały pomysł, lepszy niż konsultacje bezpośrednio z radnymi, ponieważ w czasie takiego spotkania możemy się dokładnie zapoznać z wszystkimi projektami, z argumentami za, przeciw, no i czuć się takimi radnymi, którzy decydują o budżecie miasta, o budżecie, na który nasze podatki są przeznaczane przecież. Grę o budżet uważam za bardzo ważne narzędzie aktywizujące mieszkańców do aktywności, ale jednocześnie niesłychanie pouczające. Dla mnie osobiście to była okazja, żeby poznać mechanizm podejmowania zbiorowej decyzji, negocjowania w konkretnych sytuacjach, argumentowania rzeczy, które początkowo dla mnie wydawały się oczywiste, a okazało się, że trzeba uczestników gry przekonywać. Podczas gry niezwykle istotna jest rola prowadzącego. Są to profesjonalnie przygotowani moderatorzy. W ramach projektu zrealizowaliśmy kilka szkoleń na moderatorów, po to, aby każda rozgrywka była profesjonalnie przeprowadzona. W programie szkolenia znalazły się umiejętności związane z prowadzeniem dyskusji w sposób konstruktywny, angażujący mieszkańców, pozwalające im na wyrażanie różnych opinii i różnych punktów widzenia. Zapisałem się na szkolenie i na moderowanie gry, aby rozwinąć swoje zdolności interpersonalne, aby poznać nowych ludzi, poznać nowy sposób angażowania mieszkańców miasta w sprawy ich dzielnic, ich okolic. Szkolenie, w którym uczestniczyłam, dało mi przede wszystkim takie szersze spojrzenie na rozmowę z drugim człowiekiem, że znaczy zawsze wiedziałam, że należy ludzi słuchać i że z nimi należy rozmawiać, ale podczas szkolenia dowiedziałam się kilku rzeczy, jak łatwiej można rozmawiać z drugim człowiekiem, bo czasami jest to naprawdę bardzo trudne, kiedy ktoś ci przerywa, kiedy tracisz kontrolę nad tą rozmową, a to szkolenie w jakiś sposób uczy takiego kontrolowania tej rozmowy, kontrolowania przez siebie, jakiegoś takiego zapobiegania takiemu chaosowi w rozmowie. Projekt na początku realizowany był tylko z jednym miastem, z miastem Lublin. W 2014 roku swoje zainteresowanie wyraził również Świdnik, który dołączył do projektu i w 2015 roku rozgrywki były również realizowane w Świdniku. Gra o budżet zainspirowała nas i jej organizatorzy, przyglądając się organizacji w mieście Lublin. Ja osobiście byłem bardzo zaciekawiony. Gra o budżet realizowana jest w Świdniku na zaproszenie Rady Miasta. Świdnik jest drugim miastem w Polsce, w którym będziemy grać w grę o budżet. Ja ogromnie się cieszę, że w Świdniku, w jednym z niewielu miast w Polsce, doszło do tej gry i my planujemy, żeby tę grę stopniowo rozszerzać, tak samo jak będziemy rozszerzać budżet obywatelski. Pierwsze wrażenie było takie,
takie wątpliwości, czy ta gra będzie ciekawa, czy rzeczywiście przyniesie jakieś nowe, dobre doświadczenia, ale już w tej chwili mogę powiedzieć, że niezwykle wartościowe doświadczenie. Mieliśmy przy stole bardzo, bardzo fajne dyskusje o to, co jest pilne, ważniejsze, pilniejsze. Myślę, że jak najbardziej warto do tego wracać, warto to powtarzać i też wzmacniać, tak? Wzmacniać rangę tego wydarzenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało się tą grę zrealizować zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Sama inicjatywa bardzo nas zainspirowała i w tym momencie możemy tylko potwierdzić, że kolejne edycje budżetu obywatelskiego będą wiązały się z grą o budżet, bo jest to świetna promocja samej idei konsultacji społecznych, jak i samego procesu budżetu obywatelskiego. W ramach projektu zrealizowanych zostało 8 rozgrywek. Rozgrywki te zrealizowane były zarówno w mieście Lublin, jak i Świdnik. Były to rozgrywki ogólnomiejskie, rozgrywki w dzielnicach, rozgrywki z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Gra o budżet sprawdziła się jako narzędzie wzmacniania partycypacji mieszkańców miast w zarządzaniu swoim miastem, w zarządzaniu budżetem miasta i w decydowaniu o tym, co w mieście ma się wydarzyć. Szczególnie istotne było to dla młodych mieszkańców miast Lublin i Świdnik, którzy w większości po raz pierwszy zetknęli się z projektami zgłaszanymi do budżetu obywatelskiego. Przy okazji rozgrywek dowiedzieli się również, że mają oni prawo zadecydować, zagłosować w budżecie obywatelskim swojego miasta. Jest to niezwykle ważne, by poprzez takie właśnie narzędzia wzmacniać partycypację, ale również informować i edukować młodzież. To było fajne doświadczenie. Mogliśmy bezpośrednio decydować o różnych projektach, finansować je, składać się razem, żeby te projekty wyszły, decydować o tym, co jest potrzebne, co nie. Także to było bardzo ciekawe i nowe doświadczenie. Brałam udział w grze o budżet, bawiłam się doskonale, nie sądziłam, że to może być takie zabawne. Naprawdę genialna zabawa, każdemu polecam. Powinni od najmłodszego wieku uczyć się metody, uczyć się demokracji, uczyć się tego, że to oni sami muszą zadbać o własne środowisko, zadbać o własną dzielnicę, o miasto, że od nich zależy bardzo wiele działań, które są wykonywane w środowisku lokalnym. Ważne było to, że mogłam wypowiedzieć się na temat tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Uważam, że niektóre projekty są naprawdę bardzo przydatne, tak jak na przykład naprawy chodników. Jeżeli młodym nie powiemy, że mogą w taki sposób mieć wpływ także na swoją przyszłość, bo przygotowują tą swoją dzielnicę dla siebie, może dla swoich dzieci, no to kto im powie? Moderatorzy pomagali nam oczywiście, ale nie mieli dużo do mówienia, ponieważ narzucaliśmy swoje poglądy. Ale kiedy szło jakieś pytanie, pomagali nam i nie było problemów, w sensie, że siedzieliśmy bezradni. Duża część, może nie cała młodzież, ale duża część młodzieży wykazała się już jakimiś takimi postawami obywatelskimi. Zaczęła myśleć, zaczęła się interesować tym, to są młodzi ludzie, którzy mają po 17-18 lat, którzy być może w przyszłości zostaną właśnie radnymi, może będą mieli większe pojęcie o tym, może zainteresują się tym, co się dzieje na dzielnicy, bo tam niektóre osoby się pytały, co się dzieje, co można zrobić. Nie wszystkie rzeczy były uwzględnione, ponieważ to się opiera na niektórych, tylko na części projektów, które są zgłoszone. Pytali się o inne projekty, więc to właśnie też pokazuje, że jednak młodych ludzi warto zachęcać, bo być może ich zainteresowanie w takich grach przełoży się na działalność społeczną, później na rzecz dzielnicy. Jednak zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że to ktoś gdzieś z boku, obok nich decyduje o sprawach ważnych, tylko to jest to, że są to ludzie, którzy podejmują takie same decyzje jak oni, dzieląc tutaj pieniądze związane z grą, ale tak naprawdę realne pieniądze w budżecie miasta i decydując, jakie projekty, czy jakie inwestycje, czy jakie rzeczy w danym roku, czy w perspektywie kilku lat powinny być realizowane. Jestem usatysfakcjonowany, że my, dorośli, można powiedzieć, że już
emeryci w większości może z nas, może nie, tak samo myślimy jak i młodzież, a to jest budujące. Mamy przed sobą długą drogę, ale w sensie pozytywny, to znaczy to narzędzie może sprawdza się dzisiaj i może być adaptowane do zarówno do sytuacji różnych gmin, różnej wielkości, jak też do sytuacji zmieniających się potrzeb. Najważniejszy wymiar tego narzędzia, jakim są budżety partycypacyjne, to jest włączanie mieszkańców do podejmowania decyzji. A najważniejszym elementem, na jaki pozwala nam te gry symulacyjne, ta gra o budżet, to jest rozszerzenie wymiaru edukacyjnego wśród mieszkańców, którzy za chwilę pójdą do głosowania i będą głosować na jeden lub kilka projektów, które oni osobiście wybierają. Żeby móc tę decyzję świadomie uczynić, to trzeba mieć wiedzę o tym, jakie inne projekty zostały przedłożone, jak te konkretne projekty odpowiadają na potrzeby różnych innych grup mieszkańców na moim terytorium, może na sąsiednich podwórkach, na sąsiednich społecznościach osiedlowych, czy może w ogóle w innych dzielnicach. I dopiero uzbrojony w taką wiedzę o potrzebach innych, o możliwościach technicznych i finansowych, ja jako świadomy mieszkaniec jestem w stanie powiedzieć tak, głosuję na jeden projekt, który jest w mojej okolicy, ale przeznaczę na niego powiedzmy mniej punktów, czy tam pieniędzy, czy jakkolwiek liczymy te nasze głosy, ale więcej pieniędzy przeznaczam na coś, co jest w innej części miasta, w innej części dzielnicy, ale to rozwiązuje bardzo ważny problem społeczny, o którym się właśnie dowiedziałem, uczestnicząc w tej grze symulacyjnej, grze edukacyjnej o budżet, bo inaczej bym się o tym nie dowiedział. Emocji było dużo, co wszyscy widać nawet po wypiekach na twarzach naszych. Także jest to rzecz dobra, przybliża do pewnych rzeczy, ba, no pokazuje, jak istotny jest konsensus i porozumienie, jeżeli kołdra jest krótka, brakuje pieniędzy i trzeba z czegoś zrezygnować, żeby coś innego zrobić. I to gra interesów, jak trzeba umieć być konsyliacyjnym, żeby priorytety tak zwane były realizowane i żeby umieć podzielić te pieniądze w naszym mniemaniu, mówię w naszym, jak najlogiczniej, najsensowniej, najrozsądniej. Myślę, że owszem, są grupy Lublinian, które się bardzo angażują w partycypację społeczną, w takie społeczne podejście do rozwoju miasta, zaangażowanie samych siebie, poświęcenie swojego czasu, ale jednak gro ludzi się tym w ogóle nie interesuje. No jak widać, niestety zainteresowanie naszego społeczeństwa jest dalekie od oczekiwań i nad tym ubolewamy. Trudno jest wyzwolić w ludziach tego bakcyla społecznego. Trudno jest zgromadzić chętnych do każdej formy działania, do każdej konsultacji, chyba że coś bardzo dotknie, bardzo, wtedy ludzie potrafią się zmobilizować. Warto, żeby człowiek uważał, że można coś zrobić, coś zmienić, starał się, wtedy może wtedy te wyższe urzędy, ktoś to zauważy i też zechce do nas wyjść. Od każdego najważniejsze jest to, co jest blisko jego serca, blisko niego, a to, co się dzieje u sąsiada, już nas mniej interesuje. A w budżecie partycypacyjnym chodzi o to, żeby patrzeć, co jest u nas ważne, ale co jest ważne u sąsiada. Jeden lubi chodzić na piwo, drugi jeździ na ryby, a my działamy społecznie. Gra o budżet natomiast zyskała taką popularność, że jeszcze w 2015 roku zgłosiły się kolejne miasta chcące zrealizować u siebie rozgrywki, chcące nauczyć się przeprowadzać grę o budżet. Będzie to możliwe w każdym jednym mieście w Polsce, ponieważ w ramach projektu powstaje również publikacja, w której przekazane zostaną dokładne instrukcje, jak grę przygotować i przeprowadzić. Tak bardzo nam zależy, żeby doświadczenia pozytywne i Lublina, i Świdnika mogły być przeniesione do innych miast, bowiem wymiar edukacyjny musi być dołożony, rozszerzony i dołożony do tego wymiaru plebiscytowego, z jakim jest kojarzone narzędzie zwane u nas budżetem partycypacyjnym.